Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie ze szkoły? Moje najlepsze wspomnienie ze szkoły jest bardzo odległe, bo kończyłam liceum bardzo dawno, w latach 80. i najbardziej wspominam moich wspaniałych profesorów. Przede wszystkim wspaniałego profesora Andrzeja Szymańskiego, mojego historyka, którego uwielbiałam. I mimo, że minęło tyle lat od tego, jak skończyłam szkołę, ciągle wspominam jego lekcje historii, szkice, kiedy recytował nam szkice spod Monte Cassino Melchiora Wankowicza. Kiedy recytował nam fragment tej książki, wierzcie mi, wszyscy żeśmy słuchali zapartym tchem i była to cudowna lekcja. Takie były prawie wszystkie lekcje z profesorem Andrzejem Szymańskim. Drugie moje takie wspomnienie, które wam powiem, jest też bardzo takie dla mnie ważne, to były lekcje matematyki z profesorem Stanisławem Janiakiem, moim wspaniałym nauczycielem od matematyki, dzięki któremu ja poszłam w ślady też pana profesora, zostałam matematykiem. Były to wspaniałe lekcje, pełne dobrych metod rozwiązywania, które uczyły nas myślenia i rozwijania naszych pasji. To są takie najmilsze wspomnienia. Jakie jest pana najlepsze wspomnienie ze szkoły? Nie wiem, czy najlepsze, ale najbardziej pamiętne. Oczywiście miałem wspaniałą wychowawczynię, panią Dorotę Trzęsicką. Niezwykle wyrozumiała, ciepła osoba, niestety już nieżyjąca. No ale moje szczególne wspomnienia wiążą się z matematyką. Matematyka to był przedmiot dla mnie niezwykle traumatyczny. Pani profesor Helena Praga, o której mówię, rozumiała moje rozterki, no i bardzo często oczywiście z wielką radością brała mnie do odpowiedzi, do tablicy. To był Armagedon. Kiedy już miałem dość, a pani profesor ciągle powtarzała jedną i tą samą naukę. Spójrz, Wabiński, tam na ścianie wisi portret. Tak, wisi portret pana Jędrzeja Śniadeckiego. Zobacz, co on powiedział, że matematyka jest królową wszystkich nauk. Czy ty to, Wabiński, rozumiesz? Tak, pani profesor, rozumiem, ale pewnego dnia postanowiłem się przełamać. Pani profesor zresztą wiedziała, że ja lubię historię, że lubię malarstwo i przełamałem się dość radykalnie, kiedy po raz kolejny usłyszałem naukę. Czy widzisz, co powiedział Śniadecki? Widzę, pani profesor, ale jest jeszcze jedna prawda w życiu, że każda królowa ma matkę, a tą matką jest historia. Pani profesor się uśmiechnęła szeroko i od tego czasu miałem trochę lżej na matematyce. Jakie jest pani najlepsze wspomnienie ze szkoły? Moje wspomnienie ze szkoły dotyczy profesora Stanisława Janiaka, który uczył mnie matematyki. Na lekcjach matematyki musieliśmy być bardzo skupieni, skoncentrowani, bo jak to się mówiło, profesor Janiak jedną ręką pisał zadanie, drugą ręką zmazywał, więc musieliśmy być bardzo, bardzo uważni. Miał swoje również ulubione kostki do gry, którymi losował do odpowiedzi, więc nigdy nie było wiadomo, kto wypadnie, a przyznam się szczerze, wypadałam nieraz. Moją piętą achillesową był język polski, który miałam z panią profesor Lidią Michalak. Dla mnie była to zgroza być na języku polskim. Nigdy nie wiedziałam, co autor miał na myśli, ale rekompensowałam to występami na scenie, deklamowałam wiersze, brałam udział w różnych sztukach teatralnych wystawianych w szkole, a także śpiewałam. I takim jeszcze wspomnieniem dodam, były występy w 89 roku, kiedy to nasza grupa licealna występowała na Wiecach w mieście gminie Pleszew. Ja tutaj aktywnie śpiewałam różne piosenki patriotyczne. Do dzisiaj mam podziękowanie od Komitetu Wyborczego Solidarność za czynny udział w wyborach. Jest pani najlepsze wspomnienie ze szkoły? To był wyjątkowy czas. To był czas nauki, wyzwań, rozwijania pasji, ale również zawierania przyjaźni.
Szczególnie dobrze wspominam spotkania z kolegami i z koleżankami poza szkołą. Były to wyjścia do kina, imprezy takie jak osiemnastki, potańcówki, które zawsze tworzyły niezapomniane wspomnienia. Jednym z tych momentów, które pamiętam, są lekcje rosyjskiego, kiedy obowiązkiem dyżurnych było pisanie daty na tablicy. Wszyscy się tego bali, nawet obecny pan burmistrz. Jakie jest pani najlepsze wspomnienie ze szkoły? Staszek, przede wszystkim gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. Moje czasy ze Staszkiem to lata 80. Wspomnienia przecudowne, okres dorastania, lekcje z cudownymi nauczycielami. Myślę, że chyba to kadra pedagogiczna spowodowała, że wybrałam zawód nauczycielski i pracuję już w nim tyle lat. Kadra pedagogiczna, którą wspominam do dzisiaj, to przede wszystkim mój wychowawca Tadeusz Kończak, wspaniały człowiek. Wiele przeszedł z naszą klasą, bo to była klasa żeńska, przede wszystkim z jednym rodzynkiem. Pawle, pozdrawiam. No, jak to dziewczyny, byłyśmy gadatliwe, byłyśmy głośne. No, ale on sobie wspaniale z nami radził, bo bardzo, bardzo nas lubił. Moje wspomnienia to również dreszczyk emocji przed lekcjami matematyki i lekcjami chemii, gdzie zawsze z dziewczynami no, czułyśmy taki lęk, niepewność, co to tam na tej lekcji będzie. Pamiętam też lekcję WF-u, gdzie profesor Maciaszek zawsze mówił, że jesteśmy leniwe i nie chcemy w ogóle ćwiczyć. No i jeszcze lekcje historii. Profesor Szymański.